Mapa Block Dash to w zupełności najpopularniejszy tryb w całym Stumble Guys. Mamy naprawdę sporo wariantów tego trybu. Wersje zwykłe, wydłużone, bez czasu, wersje legendarne czy z laserami, a nawet kurde wersje ze SpongeBobem. Ale popularność Block Dasha na Stumble Guys się nie kończy, bo nawet w Robloxie mamy specjalne minigierki z Block Dashem, gdzie popatrzcie jak dziwnie ta gierka wygląda. Mamy normalnie Block Dasha, który wygląda tak dobrze jak oryginał. Czy nawet już totalnie dobrą podróbę całego Stumble Guys z innymi mapami i dosłownie takim menu. I ten odcinek będzie polegał na tym, że gram we wszystkie Block Dashe i co grę robi się coraz ciężej. Widziałem taki film na amerykańskim YouTubie właśnie od youtubera Baby Yoda, więc pozdrawiam go z tego miejsca i w tym momencie odpalam zwykłego Block Dasha, a następnie będzie coraz trudniej, aż dojdziemy do podrób z Robloxa. Okej, muszę się naprawdę pospieszyć, mam tylko 23 minuty, żeby kupić Matadora za 390 klejnotów, nawet nie wiedziałem, że nie posiadam tego skina. Nazwijmy go Ferdek, co wy na to? Okej, najpierw odpalamy Block Dasha. Mam tutaj was, widzów, i przypominam, jeżeli chcecie znaleźć się w gronie właśnie moich znajomych w Stumble Guys, no to musicie mieć wpisany kod Abra w sklepie. I jeżeli mam wasz nick, no to mogę was dodać. Tylko oczywiście nie jestem w stanie dać każdego, więc sorry, to jest miłynki. Musicie mi, słuchajcie, wybaczyć, że nie mogę każdego dodać każdego jednego dnia. Tak czy inaczej, słuchajcie, zwykły Block Dash. Zastanówmy się, jak on wygląda, przeanalizujmy jak on działa. Miliardy dni już spędziliśmy na tym Block Dashu i liczę na to, że mając platyniarzy wśród widzów, silvery i tak dalej, w ogóle zrobimy stoper. To by było całkiem, słuchajcie, dość śmieszne, jakby nam się udało właśnie dzisiaj odwalić tutaj całkiem zdrowiutko stoperek, a potem jakby nam się udało wygrać na podrobionych Block Dashach, bo znalazłem jeden Block Dash podrobiony, drugi, trzeci nawet właśnie znalazłem, jakieś totalnie podrobione Stumble Guys, to już wam, słuchajcie, pokazałem i się kompletnie zastanawiam nad tym, żeby z tego podrobionego Stumble Guys to w ogóle zrobić cały film, bo tam, słuchajcie, da się kręcić kołami i zaraz w ogóle wszystko wam pokażę, więc oglądajcie to do końca, bo to jest tak śmieszna gierka, że po prostu nie uwierzycie. Mamy tutaj, słuchajcie, minutkę, no i zobaczmy, kto będzie lepszy, czy Abra, czy widzowie. Powiem szczerze, no nie za bardzo my rywalizujemy, tak mi się przynajmniej wydaje. Gdybyśmy rywalizowali, no to chyba byśmy się klepali, a ja nie planuję klepać tutaj widzów, co nie? No mam nadzieję, że oni też tutaj nie będą, słuchajcie, dla mnie coś nie mili i że właśnie sobie rekordzik tutaj pociśniemy, albo że coś innego strasznie śmiesznego się tutaj po prostu wydarzy, jo! Okej, dobra. Tutaj, słuchajcie, troszeczkę już było ciężko, ale ogarnęliśmy, słuchajcie. Napisz w tym momencie w komentarzu, jaka zdolność twoim zdaniem jest najsilniejsza w grze. W tym momencie, jeżeli byś chciał, to można zakupić rzut blokiem i to jest naprawdę mocne. Tylko pamiętaj, jeżeli kupujesz cokolwiek w sklepie w Stumble Guys, to będziesz mega sigmą, jeżeli na końcu właśnie sklepu wpiszesz kod Abra. Nie Abrna, tylko zwykłe Abra. Z góry bardzo dziękuję. Ogarnęliśmy i tylko to się liczy. Dobra, David i Pro. Pro, słuchajcie, popatrzcie, ma taką niską rangę, ale być może, słuchajcie, on jest mega prosem. I co wy na to? Być może on, słuchajcie, jest jednym z najlepszych graczy Stumble Guys w całej Polsce. A my widzimy, że on jest jakimś brązem i myślimy sobie, nie, no nie może być dobry, on nie może być dobry. A to, słuchajcie, może być fake. To może być wszystko jeden wielki fake. Dobra, gość se robi tutaj tarczę, ale ja ciebie nie klepię, wariacie. Jak my ziomkami zostaniemy, no nie? Na luzaku. Pro, win-win. Także super kozak z niego. Dobra, dzięki za rozbicie, wariacie. Nie! David nam odpadł, platyniarz nam odpadł. A brąz zostaje. Brąz zostaje. Zobaczymy, jak ty mi to rozbijesz. No dobra, okej, czyli współpracujemy, widzę. Pięknie to zrobiłeś, wariacie, pięknie. Ej, to akurat było całkiem niezłe, co on tutaj zrobił. Dobra, okej. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. No to fajnie, to żeśmy się dogadali jak chłop z chłopem. On chyba myślał, że ja rozbiję, a ja myślałem, że on to rozbije. No i super, do Stumble Guys trafiło właśnie nowe koło w momencie, kiedy to nagrywam. Nawet dobrze, ej, totalnie bez beki, całkiem spoko, że odpadliśmy na tym Block Dashu, bo grać 6 minut na mapce, którą już doskonale znamy, to tak naprawdę żaden wyczyn. Fajnie, że sobie przypomnieliśmy. No i teraz robi się ciężej, bo teraz będę musiał odpalić Block Dash legendary. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że to jest naprawdę trudniejsze
lżejsza wersja blockdasha. Ale chyba nie będzie tak ciężka jak to, czyli totalna podruba. No dobra, ale tego skina Helixa serio bym chciał. O nim nawet nie chcę wspominać, ja muszę go mieć. Gość jest ogórkiem, lol. No dobrze, mieliśmy etap pierwszy, czyli blockdash. Taki wiecie, poziom czy level 1. Teraz z kolei, słuchajcie, mamy blockdash legendary i to jest poziom drugi. Zastanawiałem się, czy bardziej to właśnie będzie poziom drugi, czy bardziej laser dash. Ale wtedy przypomniałem sobie, że tutaj już kilkukrotnie mieliśmy stopper, czyli wiecie, po 6 minutach po prostu był remis. Natomiast na laser dashu nigdy w życiu. Więc wydaje mi się, że jednak laser dash tak długofalowo jest trudniejszą gierką, co nie? I to znacznie, naprawdę znacznie. Oczywiście legendary laser dash to już jest potężny hardcore, słuchajcie, to już naprawdę musi być potężny hardcore, ale zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Tak jak, słuchajcie, na zwykłym blockdashu, to, że odpadliśmy, nawet mówię, to taki trochę ukryty, ale serio plus, to tak tutaj można by pokusić się o stopper, chociaż najbardziej o stopper to bym chciał się pokusić właśnie na laser dashu. Oglądajcie to do końca, a może nam się uda, słuchajcie. Nie mam pewności. No, raczej, słuchajcie, strzelałbym, że to się nie uda, bo ja nigdy nie słyszałem o 6 minutach na laser dashu, ale może to jest ten dzień. Może to jest ta chwila, widzowie. I nam się na przykład uda? Kto wie, kto da więcej. Okej, przekonamy się. Dobra, chłopaki się tutaj biją i to mi się średnio podoba. Średnio najeżdża, bo jak oni zaczną atakować mnie, to już wtedy będzie troszeczkę przypał, nie? Ale zobaczymy, słuchajcie, co da się zrobić. Zobaczymy, ponownie, spokojnie. Teraz wjeżdżają już sensowne, słuchajcie, przeszkody, więc trzeba być właśnie przezornym, takim wiecie, takim, no, kurczę, trzeba po prostu myśleć, co będziemy, słuchajcie, robić. Tak czy inaczej, tutaj, słuchajcie, jest ten ziomal, ja sobie przeskoczę. Ty, my zostaliśmy sami z tym gościem znowu! Ej, znowu mieliśmy różnych platynia... Co on robi? O kurde. Ej, mieliśmy, widzowie, różnych platyniarzy i ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale znowu zostaliśmy sami z tym kolesiem. Wow! Ej, to jest grube moim zdaniem. To, słuchajcie, jest naprawdę, powiedziałbym, że całkiem grube. Dobra, przestań, tutaj te kolce cię nie uderzają, nie udawaj! Nie udawaj, wariacie, on tak udaje, on tylko tak udaje, słuchajcie, z tymi kolcami. Dobra, ja nie wiem, czy on chce mnie aktywować TNT. Nie, nie chcę, bo on jest Sigmą. Ten, słuchajcie, gość jest absolutną Sigmą. I on wie, że my raczej chcemy dłużej tutaj wytrwać, niż właśnie krócej, co nie? Dobra, czyli tak, przeskakujemy sobie tutaj tędy. Tutaj sobie przeskakujemy ładnie, pięknie tędy. Ja też oczywiście ci, wariacie, go nie aktywuję, TNT. Nie. No okej, tutaj ciach, tutaj plum, plum. Gdzie jest Abera? Nie ma Abery! Nie ma, zniknął! Abera lelelele, znaczy lelelele. Dobra, okej, lecimy tutaj! Okej, ej, on jest naprawdę niezły. Naprawdę widać, słuchajcie, po tym, jak on się porusza, że on jest naprawdę, słuchajcie, niezły. I co, on zawsze tutaj skacze? Tędy? Okej, chyba pierwszy raz w swoim życiu, przysięgam, że tak, słuchajcie, poleciałem. Ej, naprawdę, że poszedłem tam na samą górę tego, co się dało. Nigdy tak nie robiłem, raczej się odbiłem od tych kolców i można powiedzieć, że było nawet okej. Tutaj widzę, że gość dalej daje radę. Oj, ależ ciężka fala. Dobra, zaraz będą 3 minuty. Okej, przecież tutaj da się... Tak, okej. On chyba myślał, że to jest taka ściana podwójna na grubość, co nie? O, tej dawno nie widziałem. Dobra, tutaj tylko nie wybuchnijmy i będzie, słuchajcie, pięknie. Mamy ponad połowę czasu, więc słuchajcie, naprawdę realnie jesteśmy w stanie zrobić tutaj stoperan. Kto pamięta, jak jeszcze z Wojenem gadaliśmy w ogóle stoperan na stoper? Okej, on ma tutaj tarapaty, to ja pójdę sobie tędy. Dobra, czy on to przeżyje? Oj, chyba nie przeżyje, słuchajcie. Chyba tego niestety nie ma jak przeżyć, ale i tak dobra gierka, nie ma co. Czyli poziom pierwszy niezaliczony, ale poziom drugi już jak najbardziej. Nie no, przyznam szczerze, ten blok dash dobrze poszedł i w związku z tym naszym kolejnym etapem będzie laser dash, ale nie wersja legendarna. I tak sobie myślę, ja i tak nie będę emotkował tutaj widzów, więc wybieram sobie zdolność skoku zamiast dice rolla. No, trzeba przyznać uczciwie, że laser dash jest znacznie trudniejszy od zwykłego blok dasha. Tylko, teraz dobre pytanie, o ile legendary laser dash jest trudniejszy od tego? Bo powiem szczerze, tam są po prostu inne przeszkody i one czasem są naprawdę łatwiejsze nawet niż tu. Serio, jest po prostu mniej bloków, a więcej laserów. I pytanie, czy ktoś właśnie woli, jak jest więcej bloków, czy właśnie jak jest więcej laserów, co nie? Ja nawet nie wiem, czy na laser dashu tym legendarnym nie mam lepszego rekordu. Ej, to jest naprawdę, słuchajcie, realne. Serio, nie jestem przekonany. Musiałbym, słuchajcie, sobie odpalić jakiś film i sobie z jakimś stoperkiem sprawdzić, ale no chyba tak. Chyba serio na tym blockdashu właśnie w wersji zwykłej laserowej mam gorszy czas. Mewing. Okej, dobra, słuchajcie, lecimy. Zostaje z nami znowu ten pro.
Ej, on jest serio pro. Ja miałem trochę bekę na początku, jak widziałem jego nick, bo myślę sobie, no lol, gość se daje nick pro, a no, ma brąz, ale jakby dosłownie zamknął mi buzię. Jakby on dosłownie mi zamknął, słuchajcie, buzię i tyle. To jest idealny przykład na to, że nie warto oceniać typa po jakiejś tam, słuchajcie, randze na rankingówce. Tak czy inaczej, słuchajcie, mamy w tym momencie minutę. Okej, okay, minuta to jeszcze nie jest jakoś długo. Ja pamiętam, że tutaj to w ogóle kiedyś 3,5 minuty miałem, więc można powiedzieć, że nawet fajny czas. Ale sami widzicie, co tu się, słuchajcie, odwala. Tutaj trzeba już naprawdę uważać, bo samo rozbijanie, słuchajcie, tych klocków wiąże się z tym, że walnie cię laser. Co nie? Serio, trzeba na to po prostu bardzo, bardzo uważać. I teraz tak, teraz słuchajcie, sobie przeskoczymy tutaj. Teraz bym sobie przeskoczył tutaj, bo tu też jest w miarę bezpiecznie. I ciśniemy dalej. Widzę, że o, widzieliście, jaki on movement zastosował? To było dobre. To słuchajcie, było naprawdę, powiedziałbym, że całkiem niezłe. Tutaj też ci stary rozbije. I dawaj, my musimy się tutaj wspierać, słuchajcie. Musimy się razem właśnie tutaj wspierać i przez to, słuchajcie, będziemy to jakoś przechodzić. Naprawdę, ten, słuchajcie, właśnie blok dasz, nie jest chyba łatwiejszy, słuchajcie, od legendarnego. Serio, widzę, że to jest po prostu trudna gra. Naprawdę, to jest w tym momencie trudna gierka. Okej, tutaj można sobie skoczyć i chociaż chwilę pochillować, chociaż właśnie przez sekundę dobijamy sobie w ogóle tutaj do 2 minut, więc nieźle. Naprawdę, słuchajcie, powiedziałbym, że bardzo, bardzo nieźle. Okej, lecimy sobie tutaj, lecimy sobie tutaj, tutaj sobie też przeskoczę. Okej, chwila chociaż odpoczynku. Chociaż właśnie, słuchajcie, ta sekunda, co nie, jak jesteś w górze i jest nawet całkiem obiecująco. Dobra, lecimy sobie tutaj i znowu są, słuchajcie, te klocki. Okej, więc znowu sobie tutaj przeskakujemy i to jest niesamowite, patrzcie. My chyba już mamy lepszy czas niż, słuchajcie, mieliśmy na zwykłym blockdashu. Serio, na tej pierwszej grze. To jest nieprawdopodobne, słuchajcie, nieprawdopodobne. Dobra, ja sobie przeskakuję tutaj tędy. Tutaj sobie przeskakuję tędy. Tutaj robię sobie tak, tutaj robię sobie tak. Tutaj robię sobie tak. I teraz, słuchajcie, okej, tutaj trzeba to właśnie rozbić w ten sposób. Dobra, okej, dawaj górą. Wow. Ej, jaka w ogóle dobra gra to jest. Ja cię kręcę. 3 minuty lecimy, słuchajcie, zaraz będą. Wow. Wow, no ja jestem pod wrażeniem mojej gry. Jakby na zasadzie, że serio? Nie spodziewałem się, odpalając ten odcinek, że może, słuchajcie, być aż tak dobrze. Dobra, tutaj tak i tutaj. O, nice, górą, nice, 3 minuty, słuchajcie, będą za dosłownie sekundę, dobra, pał. 3 minuty mamy, 3 minuty, słuchajcie. To dawajcie, jakby tu się naprawdę udało stoperem, a ja mówiłem, że na początku tego odcinka, że nigdy chyba nie widziałem stopera, to by było piękne. Natomiast, słuchajcie, no nie do końca w to wierzę, więc może się nie podpalajmy jakoś właśnie zbyt głupio, tylko po prostu się skupmy na robocie, co nie? Totalnie, skupmy się na robocie i słuchajcie, będzie całkiem okej. Dobra, wskakujemy sobie tutaj. Tutaj można sobie przez chwilę właśnie znowu pochillować. I teraz jazda. Trzymajcie, słuchajcie, mocno kciuki. Naprawdę, trzymajcie mocno właśnie tutaj kciuki. Oj! Oj! 3:30! To naprawdę może być mój rekord. Dobra, etap trzeci naprawdę był niezły. Ale teraz wyłączamy laser dasha, bierzemy laser dash legendary, gdzie na bank nie dobijemy do 3,5 minuty, ale zapraszamy platyniarzy. No i tego brąza, bo on jest naprawdę genialny. No naprawdę jestem ciekaw, słuchajcie, czy wytrwamy tutaj dłużej czy krócej. Serio, 3,5 minutki tutaj to też będzie spory problem. Mamy tego Davida, platyniarza, mamy tego pro, więc ja trzymam mocno kciuki. Słuchajcie, wy też trzymajcie mocno kciuki. I jeżeli tutaj zaliczymy ten etap, słuchajcie, no to się szykuje, słuchajcie, całkiem niezła podróba. Etap piąty to będzie Roblox, więc tam naprawdę, słuchajcie, może się dużo wydarzyć. Serio, ej, te boty już odpadły? Czekaj, co? Tak szybko? O kurde, no dobra, słuchajcie, my mamy w tym momencie już, uwaga, 0,5 minuty. Tak, 0,5 minutki, jest, słuchajcie, nieźle. Dobra, to ja sobie przeskoczę tędy, dobra, tutaj sobie przeskoczę tędy. Okej, okidoki, czyli tak, uwaga, plum. Dobrze, uwaga, plum. Okej, no i mamy pierwsze sensowniejsze przeszkody. Wiadomo, one nie są jakimś wielkim zmartwieniem, ale jakimś tam już jednak są. Co, nie? Dobra, tutaj sobie tak przeskakujemy. Tutaj sobie robimy w ten sposób. Dobra, tutaj sobie przechodzimy w ten sposób. I uwaga, zaraz będzie minutka. Zaraz, słuchajcie, będzie minutka. Ja to rozbiję, żeby właśnie chłopaki też mogli przejść, bo wiecie, ja muszę dbać o siebie, ale tak naprawdę to chłopaków też. Co, nie? Dobra, okej. O kurde. O kurde, ratuj się. O wow. O wow. Ej, tutaj milimetr i słuchajcie, by mnie zjadło, co nie? Serio, z milimetr i by mnie nie było. Kurde, ale to było, słuchajcie, bliskie. To naprawdę, słuchajcie. Aj, nie zauważyłem, że to są aż 2 lasery. No naprawdę, ta wersja, słuchajcie, legendarna nie jest łatwa. Nie jest, słuchajcie, łatwa, ale jest taka mega satysfakcjonująca. Jest taka właśnie jak laser tracer trochę, czyli jak coś ci naprawdę dobrze siądzie, to masz takie o wow, ale jestem mega wyjadaczem, co nie? Takie trochę dziwne wrażenie jakby. Okej, dobra, tutaj tak, tutaj też tak. Boczkiem.
Dobra, uciekam. Dobra. Dobra, okej, tutaj też tym. No i dobra. I teraz uwaga, skok. Nice! Emotka skoku. No kurde, może byłoby jeszcze dłużej, szkoda. Ale etap, poziom czwarty jest znowu zaliczony. No to co mogę powiedzieć, słuchajcie. Za sekundę przechodzimy do Robloxa. Teraz mamy super koło szczęścia. Widzicie, jakie wspaniałe. Chciałem powiedzieć, że to będzie wróżba. Czy w Robloxie w ogóle uda nam się wygrać grę? Natomiast, widzicie ten ekran? Nieźle jest to, nie? Ej, kurde, co? Ha! Ale się zmagowało dobrze dla nas. No i dobrze, jesteśmy widzowie w Robloxie. Popatrzcie, tutaj nic nie wygląda jak blokdasz, prawda? Natomiast sama gierka już tak! Wow, 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 wow! Ej, to jest naprawdę grube. Ja jeszcze teraz jestem duszkiem, słuchajcie. Jeszcze tutaj nie gram. Możecie sobie po prostu tutaj popatrzeć, jak to wygląda, co nie? Ja też mogę sobie właśnie tutaj... O kurde. Coś tam popróbować, ale... Oj, to będzie trudne. Oj, tego poziomu raczej nie ukończymy, coś czuję. Ale jeszcze raz, zobaczmy, bo tak, da się rozbijać te klocki? Da się. Dobra, a jak wygląda podwójna spacja? Okej, podwójna spacja wygląda w ten sposób. A tutaj, aha, zasejwować się też chyba nie da. O Jezu, życzcie mi dużo szczęścia. Są tutaj emotki, słuchajcie, popatrzcie, na przykład uderzenie. Jest tutaj jeszcze but. Ej, nawet są emotki te takie płaczące. No dobra, zostałem przeteleportowany. No i teraz mam, słuchajcie, 3 minuty, tak? Z której strony będą szły bloki? No powinny iść, słuchajcie, z tej. I dobra, teraz słuchajcie, w takim razie muszę właśnie to tak... Okej, rozbiłem. Rozbiłem! Ej, jak wolno to idzie w ogóle, popatrzcie, bo te grafiki, ja nie wiem, czy nie zostały zabrane ze Stumble Guys XD, dobra, czekaj, mogę to rozbić? Mogę, nice, tylko wiecie, co jest śmieszne, że jestem szybszy od, słuchajcie, tej fali, dobra, czyli teraz tak, uwaga, jeszcze raz wjeżdżam, żeby to rozjechać, o kurde, nie, mogę przejść do, czemu nie mogę przejść dołem, czemu nie mogę, ratuj się, dobra, okej, nie wiem jak, ale jakoś to przyszło. Dobra, strasznie dziwne, słuchajcie. Mogę po prostu zrobić tak. Okej, tutaj, wiecie co? Sterowanie jest inne. Jakby, to chyba was nie dziwi, ale sterowanie jest inne. Jest jakieś takie trudniejsze. Dobra, nie wiem, czy ja środkiem dałbym radę przejść, więc wolę to zrobić w ten sposób. Ej, co za porąbany blokdasz. Co za, na przykład tutaj, porąbana, słuchajcie, falka. Dobra, ratuj się. Dobra, pał. Masakra. Sterowanie jest naprawdę, słuchajcie, zrąbane, ale nie będę ukrywał. To jest naprawdę zabawne. To jest naprawdę zabawne, że coś takiego, słuchajcie, jest jednak w Robloxie, co nie? Ej, mamy, słuchajcie, blok dasza, który jest idealnie zrobiony praktycznie w jakiejś grze, czyli w Stumble Guys. I oni stwierdzają, że zrobią tu podróbę, która będzie gorsza pod każdym względem. To po co grać w to, jeżeli możesz odpalić sobie blok dasza w Stumble Guys? Ej, nie, ale serio. No co? Widzieliście, co on odwalił? Coś takiego da się zrobić w tej grze. Dobra, czy ja mogę, słuchajcie, przejść to tak? O, da się! Jak w normalnym Stumblu. Nice, dobra. No to tak będziemy, słuchajcie, cisnąć. Ale widzicie, te fale są, słuchajcie, już coraz zdecydowanie są, słuchajcie, coraz. O, tak się też da zrobić. Są, słuchajcie, coraz szybsze, więc trzeba, słuchajcie, na to uważać. Dobra, ej, faktycznie tego bucika trzeba będzie, słuchajcie, używać. Dobra, tutaj trzeba. Nie, podwójna spacja, nice. Dobra, okej, okay. Jak często mogę używać tego buta? W momencie, jak to zniknie? O kurde. Dobra. O, coś takiego zrobiłem? Yo! Ale kozacka jest jednak ta gra, cofam. Żadna podroba. To jest genialna wersja tej gry. Co tu się odwaliło w ogóle? Nie gadaj, że ja to przejdę całe. To by, słuchajcie, było genialne. To by, słuchajcie, było absolutnie piękne. Dobra, i co, robimy to bucikiem? Dawaj tym butem. Nice! Działa. No działa. Dobra, dawaj, rozbij to. Dobra, nice. Nice. O kurde. Ej, 18 sekund, słuchajcie, i to przejdę. Patrzcie na to. Ej, totalnie przejdę to. Dobra, czy tutaj jestem w stanie to jakoś zrobić sensownie? Okej, tutaj tak. Dobra, dawaj. Dobra, jestem, żyję. O wow. Patrzcie to, uda nam się. 3, 2, 1 i będzie, że wygrałem. Co? Chciałem pokazać wam jeszcze inną podróbę Stumble Guys, ale w takim razie zostawię ją na zupełnie osobny odcinek. Dawajcie, zagrajmy w to jeszcze raz. Jedyne co, to wielka szkoda, że jestem tutaj sam, bo rano jak grałem, to byli też inni gracze, no nie? Wiadomo. Ej, a jestem w stanie zrobić coś takiego? Nie, czyli oni to naprawdę spoko przemyśleli. Dobra, a jakbym się nauczył, słuchajcie, jakiegoś klaczowania czy czegoś, to by, słuchajcie, było mega, mega tłuste. Puste, co nie? No dobra, akurat nie wiem, czy w tej grze będzie dało się w ogóle klaczować, ale spróbować można. Chciałbym, słuchajcie, zobaczyć na przykład jeszcze jedną rzecz. Czy mogę się odbić?
Nie, nie mogę tego tak zrobić, dobra. Bo wiecie co chciałem zrobić? Chciałem zrobić to co w Stumble Guys, żeby odbić się od kolców i byłbym wtedy po ukosie. To by było naprawdę mega, mega grube. Okej, dobra, wracaj, dobra, pał. Okej, wiecie co? Trzeba dużo wcześniej trzeba wskoczyć. Znaczy, nacisnąć podwójną spację jakby. Że naprawdę w Stumble Guys dużo później bym to nacisnął, a tu robię to po prostu dużo wcześniej i wtedy jest w miarę bezpiecznie, co nie? Dobra, mogę sobie tak zrobić, mogę sobie po tym chodzić. Wow, ej, grubo, naprawdę, słuchajcie, grubo. To nie jest moja najszczersza reakcja. To je... No daj kliknąć, daj to kliknąć. No, chyba nie chcę kliknąć, słuchajcie, bo chciałem pokazać, że to jest moja najszczersza reakcja, kiedy w to gram. Dobra, let's go, jeszcze minuta i 40 sekund, słuchajcie, tylko jest do zrobienia, więc to naprawdę, słuchajcie, się musi udać. A, i gdyby ktoś pytał, muzyka, jaka jest teraz w tle, leci z odpalonego w tle Stumble Guys oryginalnego. Tak, tu była jakaś totalnie zrąbana muzyka, no to co ja będę, słuchajcie, wiecie, jej słuchał. W ogóle popatrzcie, słuchajcie, tutaj, można zrobić... Nie można.